Słońce? O to spytałam panią. No, bez tego słońca. I musiałam 100 razy napisać, nie będę zadawać wścibskich pytań. A spytałam, ponieważ skrzyczała Nika za zbyt wysokie podniesienie ręki. Teraz się zdenerwowała, że za głośno powiedziałem halo. I powiedziała jeszcze, że ja słucham zbyt cicho. Zawsze bardzo lubiłam jej lekcje, ale w tym tygodniu ciska piorunami. Cóż, pamiętaj, że nawet kiedy ktoś wstanie lewą nogą, należy go szanować i być kulturalnym. Nie złośliwym czy aroganckim, jak było według pani. Tym razem damy ci tylko ostrzeżenie, ale proszę bądź grzeczna. Dzięki, tato. Jeśli pani zamieszanie znowu zadzwoni, nasza decyzja może ulec zmianie. Jasne, mamo. No cześć, Polly. Jak widać, nie tylko ty masz medalion. O, to super. I pachnie też super. Okej. Na pewno tu były. Co się z nimi stało? Czego ona szuka? Dobrego nastroju, poczucia humoru, zwykłej uprzejmości. Dzień dobry, proszę pani. Na miejsca! Siadać! Natychmiast! Mogę zauważyć, że wygląda dziś pani cudownie? Nie, nie możesz. Nie ma czasu na komplementy i sztuczność. Nie wychylaj się i pamiętaj o naszym filmie. Wyobraź sobie, że siedzimy już wygodnie w strojach Y-Girls i wcinamy popcorn. Proszę o uwagę. Mieliśmy zacząć od prezentacji, ale nie sądzę, że macie coś ciekawego. Słucham, Wells. O, mam coś ciekawego. Przedstawiam symulator ektoplazmy. Moim skromnym zdaniem to najfajniejszy gadżet na świecie. Do szkoły nie wolno przynosić balonów z wodą. A, to nie jest balon z wodą. Maseczka z awokado. Zrobię tylko szybkie selfie. Powiedzcie, ładna cera. Nie używamy telefonów. Będą zamknięte w szafce aż do odwołania. Z tej szuflady już nic nie wraca. Przecież bilety do kina są na tym telefonie. I tak pewnie wszyscy dostaniemy szlaban. Wymyślimy coś i pójdziemy na film. W imię Y-Girls. Ciche czytanie aż do lunchu. Czytamy książki, a nie komiksy. Jaki super! Są w nim wszystkie moje ołówki i długopisy. No i ma kilka mini gadżetów, żebyśmy mogły się rozerwać. Jeśli nie robi selfie, na których wyglądam jak jelonek, to mnie nie interesuje. Filtr z pieskiem bije jelonka na głowę. Nie będzie czasu na zdjęcia podczas zabawy w moim... Powiedziałam ciche czytanie, podkreślając I proszę odłożyć ten piórnik, panno Pocket. Bardzo przepraszam, ja tylko chciałam... Już dość! Cała czwórka za karę zostanie w sali. Ale proszę pani! Będziecie tu siedzieć, a reszta klasy wyjdzie na zewnątrz. Wykonam pewien telefon, więc proszę o ciszę. Witam, panie Pocket. Z tej strony zamieszanie. Znowu. Musimy pilnie porozmawiać o zachowaniu pańskiej córki. Do usłyszenia! Dobrze. Jest pewna rzecz, którą koniecznie muszę znaleźć. Czekajcie tutaj, aż wrócę.